istnieje realna potrzeba swobodnego działania i tworzenia różnych rzeczy. I chcemy działać. Chyba nikt się temu nie dziwi. Fundacja, którą założyliśmy po to, aby promować, lobbować młodych artystów. Żebyście również pokazywali, że macie to coś w sobie i dzielili się tym z innymi. You Have It jest nie dla mnie, lecz dla was. Tworzona po to, żeby ludzie działali, tacy na przykład jak ja, totalni amatorzy. You Have It odkrywa nowe horyzonty kultury. A specjalizujemy się szczególnie w street arcie i w edukacji nastawionej na działania multimedialne, szczególnie wideo art. Wszystkie dziedziny życia społecznego. Naszą fundację tworzą ciekawi ludzie. Każdy z nas ma do zaoferowania coś innego, coś co razem ogarniamy to, na czym się znamy. Stworzy coś fajnego, czym będziemy mogli się dzielić. To jest moje crew i coś zmalujemy. Pasja. Dla mnie jestem fotografią. Dla mnie fundacja jest swego rodzaju jakimś takim katalizatorem pomiędzy moim lenistwem. Moim zadaniem fundacji jest pomoc przy przygotowaniu projektu. Dla mnie to też jest coś, co sprawi, że ja sama też będę działać. Powiedz, że jesteśmy wyjazdy. Prowokujemy, czujemy, lubimy, bo się znamy. Jesteśmy młodzi jeszcze. You Have It to grupa ludzi. Dla ludzi. To fundacja, którą tworzymy my, a przystąpisz do niej ty. I czekamy na was i na wasze pomysły, na waszą energię. Was, ty, oni, my, wy, razem. Będziemy udrażniać rury kultury. Potrzebujemy tylko ludzi. Chęci mamy. Mam nadzieję, że będziemy rozszerzać i będziemy zachowywać się ekspansywnie, a jednocześnie kulturalnie. You Have It! Nie bójcie się! Nie bójcie się! Każdy powinien się otworzyć i mieć swoje You Have It. Powstaje w Toruniu, działa w Toruniu na Browarnej 6. You Have It. Odkurzymy! Mam na imię Paweł. Ewa Swobodzka. Dagmara Pochyła. Cześć, jestem Agata. Sebastian Podarski, Ninja. Nazywam się Andrzej. Rafisia. To masz chcę. Nazywam się Sylwia Rawinis. Dorota Schreiber, prezes fundacji.